2022 roku podpisana została umowa, forma partnerstwa publiczno-prywatnego ze spółką AHP, gdzie właśnie te wszystkie problemy rozwiązane byłyby poprzez współpracę i przejęte przez spółkę. Ze strony szpitala został oddany oddział, który został wyremontowany, jak Państwo widzicie, i który jest wydzierżawiany właśnie przez spółkę AHP. Stąd też wydaje mi się, że to nie jest zły pomysł, żeby właśnie w publicznych szpitalach, w publicznych jednostkach taka forma partnerstwa publiczno-prywatnego była rozwiązaniem dla prowadzenia badań klinicznych, które są w sposób absolutnie już w tej chwili poukładane w myśl ustawy, która jest zgodna z dyrektywami unijnymi, więc jest to wszystko bardzo bezpieczne z punktu widzenia zarówno finansowania, jak i organizacji. My dzisiaj przynosimy ze sobą 25 lat naszej historii, 25 lat doświadczeń w kardiologii, a dziś ruszamy w nową drogę, ale w tą drogę ruszamy z bagażem doświadczeń właśnie w badaniach klinicznych. Nie tylko klinicznych, ale też przedklinicznych. Nasz ośrodek, nasze centrum badawczo-rozwojowe doskonali się zarówno w badaniach przedklinicznych, jak i klinicznych. A rok 2025 będzie w Senacie, w Parlamencie rokiem profilaktyki i prewencji zdrowotnej. A czynniki ryzyka chorób układu krążenia i chorób nowotworowych są tożsame. Mamy jeden wspólny interes, a w ogóle po okresie pandemicznym mamy ogromny dług zdrowotny, dlatego mamy co robić. I wydaje mi się, że beneficjentami tych badań naukowych, rozwoju, badań klinicznych, badań wstępnej fazy, ostatniej fazy, tutaj w Bielsku-Białej możemy się przyczynić do ogromnego rozwoju nauki, a co za tym idzie, będziemy wprowadzać te nowe technologie do praktyki. Przez 20 lat zespół się bardzo rozbudował, infrastruktura urosła, mamy znakomitą kadrę, zainwestowaliśmy w młodych ludzi, studentów rozmaitych kierunków, bo to nie tylko lekarze, to są biotechnolodzy, bioinżynierowie. I nagle zrozumieliśmy, że nauka daje skrzydeł nie tylko nam, naszej firmie, ale również tym ludziom i dzięki temu możemy wspólnie rozwijać się wszyscy razem, odnosząc z tego tytułu benefity. Ale największe benefity, jakie bym tutaj zauważył, to są nasi pacjenci. Dlaczego? Bo dzięki tym badaniom i dzięki wspólnej pracy przez te 20 ponad lat wprowadziliśmy na rynek i do praktyki klinicznej wiele innowacyjnych technologii. Jesteśmy ich współautorami, napisaliśmy wiele fantastycznych grantów z naszym zespołem i chcielibyśmy zarazić tą działalnością naukową już nie tylko kardiologów, ale naszych kolegów, koleżanki tutaj z onkologii i szpitala BCO.